Aktorzy Teatru Kurtyna i grupy artystycznej Safo wystawili spektakl pod tytułem Obrońca. W reżyserii Roberta Chodora według scenariusza siostry Katarzyny Szulc z okazji 150. rocznicy śmierci Edmunda Bojanowskiego. Sztuka przedstawiała wybrane fragmenty z życia Edmunda Bojanowskiego, zarówno te powszechnie znane, jak również te, o których na co dzień nie pamiętamy. Ludzi i wydarzenia, które wpłynęły na rozwój jego osobowości, ukształtowały jego charakter i były inspiracją do działalności społecznej i charytatywnej. Ten spektakl osobiście dla mnie to jest spełnienie moich wielkich marzeń, aby życie Edmunda Bojanowskiego, takiego zwyczajnego, a z drugiej strony nadzwyczajnego człowieka, ukazać współczesnemu człowiekowi jako kogoś, kto może nam być bliski, bo on bardzo się zmagał i mogliśmy zobaczyć tutaj, że on tak jak my zmagał się z codziennością, podejmował decyzje, szukał odpowiedzi na różne pytania. No i możemy właśnie też przez to jego bardziej poznać, przybliżyć się trochę do niego. No i mam nadzieję zapragnąć być dobrymi w tym życiu, w którym żyjemy, w tym miejscu, w którym żyjemy, aby też ucieszyć się tym, że mamy dar życia i że mamy zdrowe ręce, nogi, aby czynić dobro na jego wzór. Odtwórcą roli Edmunda Bojanowskiego był Marcin Waniewski. No na pewno była to jedyna okazja, aby w roku Edmunda Bojanowskiego zagrać tą niepowtarzalną rolę, zagrać rolę kogoś innego, zupełnie inny charakter, jak wcześniej być może Amanta grałem. Tak tutaj trzeba było zagrać, wczuć się w rolę człowieka wybitnego. Przygotowywaliśmy się do tego spektaklu, tak szczerze mówiąc, bardzo krótko. Być może nie wszystko jest dopięte na ostatni guzik, ponieważ spotkania raz w tygodniu przez powiedzmy tam 2 czy 3 czy 4 miesiące jest to bardzo mało. Takie spektakle przygotowuje się no, rok czasu na spokojnie. Natomiast trzeba było znaleźć jakieś kilka minut, 2 godziny tygodniowo, aby to dobrze przygotować i aby to wszystko dobrze wyszło. Robert Chodór, reżyser spektaklu, podkreślał, że scenariusz nie był łatwy, ale aktorzy, którzy nie są zawodowcami, poradzili sobie całkiem dobrze. Scenariusz napisany przez siostrę jest scenariuszem właściwie filmowym. W związku z tym no, wykorzystaliśmy taki pomysł, żeby stworzyć z Safo żywą kurtynę i dzięki temu ta wielość planów, które tutaj się odbywają, przechodzi w miarę płynnie. Myślę, że tutaj sukcesem jest to, że nie ma w spektaklu takiej stricte dramaturgii, jakiegoś zaskakującego momentu, natomiast widz ciągle jest atakowany dużą ilością zmian, dużą ilością planów, dużą ilością środków, które też pokazują tutaj możliwość obydwu zespołów, pokazują możliwość tej sceny, a jednocześnie dramaturgia jest budowana poprzez właśnie wielość obrazów, pewną intensywność zmian i uważam, że sukcesem jest to, że to nie jest nudne przedsięwzięcie, jest dynamiczne poprzez właśnie barwne zmiany, które następują w miarę sprawnie, szybko i przy okazji udało się opowiedzieć historię czy życiorys Edmunda Bojanowskiego. Przedsięwzięcie realizowane było wspólnie przez Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy, Stowarzyszenie imienia Edmunda Bojanowskiego Dobroć i Zgromadzenie Sióstr Służebniczek.